I jesteśmy na terenie drużyny, która obecnie okupuje przedostatnie miejsce. Jeżeli Wyszyński, 11 kapitan Jakub Grabowski, 14 Karol Ackerman, Łukasz Bubka Lipiński, 3 Seweryn Fredam, 4 kapitan Drakreowa. Sędzią tego meczu Michał Łukasz. Natomiast sędzią asystentem jest Marek Gosy, drugim sędzią jest także Michał Czarnecki. Powiedzieć teraz pierwsza szansa dla Kasubi Kościerzyna, rzut wolny i uderzenie na bramkę, ale piłka przeleciała obok bramki Patryka Gawęckiego. Dobry strzał z dalszej odległości. Już tutaj Błażej Troka, jego dośrodkowanie na pole karne. Idealna piłka, wydawało się idealna piłka, ale co? Jest rzut wolny. Musiał chyba ocenić, jaka jest minuta. Teraz Troka, jego próba uderzenia. Prawie wyszło z tego dośrodkowania, takie płatów. Teraz Dziadkowi jest na pole karne, okazja. I będzie strzał, ale ostatecznie interwencja ze strony Kawęckiego. Napędzona akcja, Sebastian Wąs, końcowa linia, niezbyt udana wrzutka, ale ostatecznie przestrzelił na 5. metrze. Gra napastnik Kościerzyny, Januszewski. Jego uderzenie, ale ostatecznie złapie tę piłkę w wyjściu. Ale teraz prosty but i będzie okazja dla Kaszubi. Interwencja Kawęckiego. Okazja dla Kaszubi, wychodzą trójką na dwójkę. Graczy w dy, okazja Bujnowski. Niepotrzebny chyba ten zwód do prawej nogi. Jest także Bujnowski i do niego zagraniem jeszcze Januszewski. Januszewski i piłkę broni czy nie? Trzy złapie. Złapał na linii bramkowej. Januszewski, Formela. Będzie uderzał na bramkę. Formela golnie! Piłka odbiła się od słupka. Gracze Kaszubi, ale teraz prosty błąd. Bujnowski, okazja i będzie gol! 1-0. Kaszubia Kościerzyna na prowadzeniu po feralnym, katastrofalnym błędzie ze strony defensywy w Dylipusz. 1-0. Prowadzą gospodarze. I Dziadkowiec. Dziadkowiec zagrywał jeszcze do lewej strony Bujnowski. Bujnowski do lewej nogi uderzy. Bujnowski, krótki słupek i Gawęcki przed siebie. Jeszcze był Art Gronowski. Jeszcze Paweł Arcy i Gronowski. Ładna akcja, ale ostatecznie... No, teraz napędzona akcja. Lewą stroną biegnie tam Buchholz. Buchholz to pole karne! Niewiele brakowało, żeby było 2-0. Strony końcowa linia. Jest to niezła wysokość wrzutki, ale wyjaśniona przez Siemkę. Jeszcze nie koniec. Zgliński. Zgliński, ale zablokowany ten strzał. Wrzutka. No i ostatecznie tam skakał, ale jeszcze będzie okazja i przestrzelona. Gdzieś wykorzystali błąd indywidualny swojego rywala, no i dzięki temu prowadzą tutaj 1-0. Awda musi poszukać na pewno sposobu na Kaszubie, ponieważ jest w tym momencie problem. Bujnowski, pierwsza akcja drużyny Kaszubi, uderzenie z dalszej odległości, ale przyblokowany. Trochę daleko wypuścił tę piłkę Troka, zablokowany tutaj przez Kaszubię. Jeszcze nie koniec, Gronowski, ale na spalonym znajdował się Krzysztof Cysewski. Na pole karne zagrana piłka i łapie tę piłkę Bubka Lipiński, mimo... Na początku już Dziadkowiec, teraz Krysiński uderzył prawą nogą, łapie tę piłkę. Patryk, teraz Gronowski nie ma spalonego, Żurek po prawej stronie. Żurek i będzie wrzutka, ale fatalnie, Dawid Żurek. I do środka szuka miejsca na strzał. Krysiński nie ma spalonego, Krysiński strzał! I kapitalna interwencja Patryka. Piłka odchodząca od bramki Bubki Lipińskiego, dośrodkowanie jeszcze Troka, ale uderzył nieczysto. Dwie porażki u siebie. Teraz okazja dla Kaszubi. Czy to wykończy Żukowski? I obok bramki ostatecznie. Zostawiał teraz piłkę Krause. No i teraz Bujnowski dośrodkuje na pole karne. Krause uderzył! Gawęcki na raty. Na pewno sporo by pomogła im ewentualna druga bramka, dośrodkowanie. Krause z przewrotki nieprawdopodobnych. Błażej Troka. Troka. Jeszcze Art uderzył. Art łapie piłkę Bubka Lipiński. Goście z Lipusza, dośrodkowanie Kubiszewskiego, wyszedł z bramki Bubka Lipiński, do tego jeszcze był falowany. Posłuchać, Cysewski na pole karne. Jeszcze uderzy z pola karnego Warzyński, ale piłka przeleciała daleko. I daleka wrzutka w kierunku Pawła Arta. Art jeszcze głową, ale złapie tę piłkę Bubka Lipiński. No i w kolejnym natarciu, brawa teraz dla Błażeja Wenty, koniec! Koniec meczu, Kaszubia Kościerzyna wda, Lipusz 1-0 po bramce z pierwszej połowy Rafała Bujnowskiego, po naprawdę, po indywidualnym błędzie
obrońcy, wobec czego no gdzieś tutaj pewnie trochę byśmy wskazali na niego, natomiast no sama gra w dy. Lipusz nie zagrała wybitego meczu dzisiaj w Kościerzynie Kaszuby, a przez większy fragment, kiedy w ataku występował Januszewski, właściwie te później zmiany i wejście Krause, później wejście Krysińskiego także dały naprawdę sporo Kaszubi. We'll be right back.